Dzień dobry. W każdym mililitrze wody znajduje się miliard bakterii, a w każdym gramie gleby nawet 30 miliardów. Na każde 3 komórki naszego ciała przypadają 4 komórki bakterii, które na nas i w nas żyją. Sumaryczna masa tych bakterii liczona jest w kilogramach. Jednym słowem, bakterie są wszędzie, są w stanie wytrzymać bardzo wiele. Nie powinno więc nas dziwić, że przy ich tempie rozmnażania oraz liczebności trafiają się gatunki naprawdę niezwykłe. Ale są różne poziomy niezwykłości i dziś chciałbym wam opowiedzieć o 6 gatunkach bakterii, których możliwości i właściwości są wręcz oszałamiające. I tak, zainspirowała mnie trochę świetna seria z kanału Arn.eu o komputerowych wirusach. Polecam. Zanim zacznę moją listę z bakteriami, uprzedzam, z zestawienia wyłączyłem te bakterie, które są znane z tego, iż są chorobotwórcze u ludzi, a kolejność, jak to zwykle bywa, jest subiektywna. Miejsce 6. Nasuja delta cephalinicola. Bardzo często błędnie myślimy, że ponieważ jesteśmy bardzo złożonym organizmem, mówiąc my, mam na myśli ludzi, to mamy też bardzo duży genom, czyli zestaw genów, i że generalnie mamy dużo DNA. Rzeczywiście, nasze 23 pary chromosomów, czyli inaczej 3 miliardy 200 milionów nukleotydów, to znaczy cegiełek, które składają się na DNA, to sporo. Nie wszystko jednak jest genami, czyli fragmentami DNA, które kodują białka. Takich mamy 19-20 tysięcy. Tylko około 1,5% naszego DNA odpowiada za przepis na białka. O tym, co robi reszta, innym razem. Mówię o tym wszystkim, bo chcę podkreślić jedną rzecz. Pozornie bardziej złożony organizm wcale nie musi mieć więcej materiału w swoim DNA. Oczywiście, taki ziemniak ze swoimi nieco ponad 800 milionami nukleotydów jest za nami daleko z tyłu. No to przecież roślina, logiczne, prawda? No właśnie, przecież mówię, że nie. Paris japonica, moglibyśmy powiedzieć zwykły kwiatek, ma około 150 miliardów nukleotydów w swoim genomie, ponad 45 razy więcej niż my, ludzie. Nas jednak w tym punkcie interesuje co innego, rekord z drugiej strony. Najmniejszy genom posiada bakteria Nausea deltocephalinicola. Liczy on dokładnie 112 091 nukleotydów, które składają się na 137 genów kodujących białka. Prawie 30 razy mniej nukleotydów i 150 razy mniej genów niż ludzie. To wręcz niewyobrażalnie mało. Niektóre wirusy mają większe genomy, a one nie są nawet powszechnie uważane za żywe. Jeżeli mamy być szczerzy, to Nausea sama nie dałaby sobie rady. Jest ona zdana na endosymbiozę. Nie jest w stanie żyć poza organizmem gospodarza, którym są skoczkowate, owady stanowiące podrząd pluskwiaków. Żywią się one drewnem i łykiem, które jest bogate w cukry, ale nie zawiera aminokwasów i tłuszczów. O ile tłuszcz można uzyskać z węglowodanów, to aminokwasy już nie. Chyba, że tak jak te owady, ma się w swoim ciele tak zwane bakteriomy, czyli specjalne organy, w których znajdują się symbiotyczne bakterie zdolne do wytworzenia ze zjadanego pokarmu 10 niezbędnych do życia owada aminokwasów. Taką rolę pełni właśnie Nausea, która stopniowo na przestrzeni 200 milionów lat symbiozy traciła nieużywane geny i obecnie nie jest nawet w stanie wytwarzać ATP na własną rękę. Poza organizmem gospodarza ginie. Warto w tym miejscu przyznać wyróżnienie dla innej bakterii endosymbiotycznej, Tremblaya princeps. Ma ona co prawda aż o 27 tysięcy nukleotydów więcej, ale przekłada się to na zaledwie 120 genów kodujących białka, czyli jest to bakteria, która ma najmniej genów, przynajmniej na obecną chwilę. Badacze szacują, że absolutne minimum, które jest wspólne dla wszystkich bakterii żyjących w takiej bliskiej symbiozie, to 82 geny. Prawdopodobnie nie da się żyć z ich mniejszą liczbą, ale dodatkowo gospodarz musi czerpać jakieś korzyści z symbiozy i w związku z tym naukowe szacunki sugerują, że do tego potrzeba dodatkowych 11 genów, czyli możliwe, że gdzieś na świecie jest organizm, który żyje, mimo że nie ma nawet setki genów. Miejsce 5. Alivibro fischeri. To, co teraz widzicie na zdjęciach, to Euprymna scolopes, hawajska kałamarnica bobtailowa. Jak sama nazwa wskazuje, nie jest to bakteria. Natomiast bakteria jest bardzo ważną częścią kałamarnicy. Chodzi o to, że stworzenie nie lubi być bardzo zauważane. Dnie spędza zakopane praktycznie w całości w morskim dnie, w nocy wypływa na łowy. Ale ponieważ nie należy do największych stworzeń, to musi jednocześnie baczyć na to, by sama nie stać się posiłkiem większych drapieżników. I ma na to bardzo ciekawą taktykę. Taktykę, która na nic się zdaje bez pomocy bakterii Alivibrio fischeri. Zaraz po narodzinach kałamarnicy zaczyna ona być kolonizowana przez wspomniane bakterie. Ma dla nich specjalnie przygotowane przestrzenie po swojej brzusznej stronie. Co na tym zyskuje? Oświetlenie. Bakterie wydzielają lucyferynę, która pod wpływem działania enzymu lucyferazy świeci.
Dokładnie na tej samej zasadzie swój blask emitują na przykład robaczki świętojańskie. I teraz, korzystając z tego oświetlenia, kałamarnica bobtailowa nie rzuca cienia. Że tak to powiem. Potrafi dostosować jasność świecenia do jasności księżyca, przez co od dołu jest niemal niewidoczna dla drapieżników. Co ciekawe, wolno żyjące bakterie nie świecą. Muszą się, mówiąc kolokwialnie, dogadać. Chodzi o to, że lucyferyna i lucyferaza są wydzielane dopiero, kiedy bakterie żyją w odpowiednim zagęszczeniu. Pewne wydzielane przez nie związki chemiczne muszą się skumulować w określonej, najczęściej zamkniętej przestrzeni i odpowiedzią na tę kumulację jest właśnie świecenie. Takie postępowanie nazywa się quorum sensing. Quorum sensing jest charakterystyczne dla wielu bakterii. Część z nich jest bakteriami chorobotwórczymi i dopiero dzięki quorum sensing zaczyna wywoływać chorobę. Stąd duże zainteresowanie zagadnieniem. No i jeszcze warto powiedzieć, że nie do końca wiemy, jak ośmiornica kontroluje swoje bakterie, bo wydaje się mieć właśnie taką kontrolę, jeżeli chodzi o to, jakie gatunki na niej żyją. Z ewolucyjnego punktu widzenia taka symbioza daje ośmiornicy kamuflaż, a bakteriom przytulny kącik do życia. Póki co tyle, ale do świecenia jeszcze dzisiaj wrócimy. Miejsce czwarte, Deinococcus radiodurans. W 1953 roku w Oregonie naukowcy napromieniowali konserwę, aby sprawdzić, czy może to być skuteczny sposób sterylizacji. Dobrano dawkę promieniowania jonizującego tak, aby zabijała wszystkie znane żywe organizmy. Okazało się, że rzeczywiście sposób sterylizacji był skuteczny, ale część konserw i tak się zepsuła. Był to już okres, gdy dobrze wiedziano, że życie nie bierze się z niczego, więc założono, że w puszkach znajdował się jakiś organizm, który wytrzymał to promieniowanie. Okazała się nim bakteria Deinococcus radiodurans, najbardziej odporny na promieniowanie organizm znany ludzkości. I mówiąc najbardziej odporny, mam na myśli, o matko, jaki odporny. Człowieka zabija jednorazowa dawka promieniowania rzędu 10 grejów. Zwykle im prostszy organizm, tym trudniej go zabić promieniowaniem i taka wzorcowa bakteria E. coli ginie średnio dopiero przy 60 grejach. A Deinococcus? Deinococcus przeżywa 5000. Ba, według badań co trzecia bakteria przetrwa 15000 grejów. Przypominam, człowiek umiera przy 10 grejach jednorazowej dawki. Na Ziemi nie znajdziemy miejsc, gdzie takie promieniowanie występuje naturalnie. Bakteria jest około 1000000 razy bardziej wytrzymała, niż wymagałaby tego najbardziej promieniotwórcza nisza występująca w przyrodzie. Ale na promieniowaniu się nie kończy. Bakteria radzi sobie doskonale w wysokich temperaturach, bez obecności wody, w próżni, zamrożona w ciekłym azocie, a nawet pływająca w stężonym kwasie. Wszystko dlatego, że jej aparatura naprawiająca DNA jest potwornie sprawna i wszelkie zniszczenia są naprawiane niemal natychmiast. Stąd niektórzy wierzą, że dzięki badaniom tej bakterii będziemy w stanie na przykład powstrzymać starzenie. Jednak jest to okupione ogromnym kosztem, kosztem energetycznym. Bakteria wolno się dzieli i w normalnych warunkach przegrywa z innymi gatunkami. Jest więc zdana na ekstremalne środowiska. Postuluje się, że ta jej odporność na promieniowanie to efekt uboczny ewolucji pod kątem życia w środowisku ubogim w wodę. Bowiem kiedy poddano Deinococcus radiodurans działaniu czynników mutagennych i otrzymano mutanta, który stracił odporność na brak wody, okazał się on być także zwyczajnie podatny na promieniowanie. Miejsce trzecie, Myxococcus xanthus. Na najniższym stopniu mikroskopijnego podium staje bakteria, która tworzy kolonie widoczne gołym okiem. Ich rozmiar sięga bowiem nawet kilku centymetrów. Ale nie to jest niezwykłe. Supermoc Myxococcusa polega na tym, że bakteria jest w stanie polować w takiej ogromnej watasze. Jest to organizm, który tworzy gigantyczne, liczące dziesiątki milionów osobników grupy, w których to pojedyncze komórki komunikują się ze sobą w sposób niescentralizowany. To znaczy ich zachowanie zależy od tego, jakie jest ich bezpośrednie otoczenie. Przykładem niech będzie to, że pojedyncza bakteria porusza się tylko kiedy jest w kontakcie z inną bakterią. Dzięki temu taka watacha nie traci ciągłości i może się poruszać nawet po powierzchniach ciał stałych. Podejrzewa się, że za zdolność do takiego ruchu odpowiada przynajmniej 37 genów. I podkreślmy to, bakterie nie są centralnie sterowane. Pojedyncza bakteria reaguje zwyczajnie na zmiany w swoim otoczeniu. Taki sposób komunikowania się nazywamy stygmergią. Dokładnie na tym polega na przykład sposób podróżowania dużych grup mrówek, które znaczą sobie trasę feromonami ścieżkowymi. W przypadku Myxococcusa dzieje się to zwyczajnie na większą skalę. Bakterie też wspólnie się odżywiają, rozpuszczają ofiary na zewnątrz komórki i wchłaniają niezbędne substancje. Co więcej, w trudnych warunkach watachy tworzą przetrwalniki. Zewnętrzne komórki przechodzą w stan wegetatywny, a te zgromadzone wewnątrz zmieniają kształt, czekając na lepsze czasy. Zaznaczmy, że nie są to najodporniejsze przetrwalniki w świecie bakterii, ale wciąż, mówiąc kolokwialnie, dają radę.
I tu również mamy do czynienia z formą prymitywnej komunikacji pomiędzy organizmami, przez co również te bakterie są obiektami intensywnych badań. Jest jeszcze jedna ciekawa historia z nimi związana. Kiedy usunięto część ich genomu odpowiedzialną za tworzenie tych ogromnych grup, uzyskano bakterie, no nic dziwnego, żyjące samodzielnie. Ale już po około 60 pokoleniach część z nich ponownie wyewoluowała tendencję do tworzenia w atach i życia razem. Bardzo chcielibyśmy wiedzieć, jak to się dzieje i dlaczego akurat dla tej bakterii to takie ważne. Miejsce drugie, Photorhabdus luminescens. Na drugim miejscu ląduje bakteria, która wyewoluowała na jednego z partnerów chyba najdziwniejszej symbiozy, o jakiej do tej pory słyszałem, i to zabójczej symbiozy. Photorhabdus luminescens żyje wewnątrz nicieni. Nicieni z rodzaju Heteroabditis. Nicieni, które są nicieniami pasożytującymi na gąsienicach owadów. Kiedy nicień znajduje się wewnątrz swojej przyszłej ofiary, a w zasadzie obecnej ofiary, zdaje się właśnie na bakterie. Te wydostają się z niego i zaczynają wydzielać toksyny, które uśmiercają owada gospodarza. W ciągu kilkunastu, czasami kilkudziesięciu godzin, generalnie nie trwa to dłużej niż 2 doby. Już 10 komórek bakterii bywa dla niektórych gatunków owadów śmiertelne. Ale uśmiercenie to dopiero początek. Po tym wszystkim bakteria wydziela enzymy, które zamieniają owada w maś. Maś, którą odżywiają się zarówno bakterie, jak i nicienie, które umożliwiły wniknięcie bakteriom do wnętrza owada. Toksyna, która okazała się tak śmiertelna, oznaczana jest przez TCA, natomiast gen, który odpowiada za jej wydzielanie, to MCF. Skrót od Make Caterpillars Floppy, dosłownie z angielskiego robiący gąsienice miękkimi. Serio. Wracając jednak do meritum, to ciągle nie koniec, bo Photorhabdus wydziela jeszcze jedną substancję o wdzięcznej nazwie 3,5-dihydroksy-4-izopropylo-trans-stilben. Ma ona właściwości bakteriobójcze, dzięki temu uczcie bakterii i nicienia nic nie będzie przeszkadzało. Po takiej pokrzepiającej konsumpcji bakterie mogą się swobodnie dzielić, a nicienie rozmnażać. A jakby tego było mało, to bakterie te również świecą, czy mówiąc nieco bardziej fachowo, są zdolne do bioluminescencji. Nie do końca wiadomo po co. Być może aby zwrócić uwagę drapieżników na potencjalny pokarm, dzięki czemu zarówno nicienia, jak i bakterie mogą szukać nowych owadzich ofiar, podróżując w ptasich żołądkach, a potem przebywając w ptasich odchodach. Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że w opisach historycznych można odszukać wzmianki o tym, że po jednej z bitew w czasie wojny secesyjnej rany części żołnierzy świeciły delikatnym niebieskim światłem. Co więcej, świecenie ustępowało po przeniesieniu do szpitala, ale uprzednio świecące rany lepiej się goiły. Najprawdopodobniej w rany wdało się zakażenie bakteriami Photorhabdus, które normalnie nie wytrzymują wysokiej temperatury ludzkiego ciała, ale w tamtym czasie noce były chłodne, a ranni wyziębieni. Bakterie wydzielały antybiotyki, ale zginęły po przeniesieniu do ciepłego szpitala. W rany jednak nie wdawały się zakażenia pochodzące od innych bakterii, co przyspieszało leczenie. To bardzo prawdopodobny scenariusz. Miejsce pierwsze, Wolbachia. Na pierwszym miejscu ląduje bakteria, która w szokujący sposób wpływa na ewolucję, wpływając znacząco na rozmnażanie poprzez selekcyjne oddziaływanie na płeć. Brzmi skomplikowanie i jest skomplikowane, ale w dużym skrócie i uproszczeniu moglibyśmy to wszystko opisać w następujący sposób. Wolbachia to bakteria, której optymalnym środowiskiem życia jest cytoplazma komórki jajowej owada, na przykład osy. To znaczy, bakterie przeżyją wszędzie, ale komórka jajowa zapewni im niejako istnienie w kolejnym pokoleniu. W związku z tym trochę nie na rękę jest jej istnienie samców. Konsekwencją tego jest fakt, iż bakterie te są zdolne do wielu działań, o które mało kto mógłby bakterie w ogóle podejrzewać. Wydają się one być nawet zaplanowane. Po pierwsze, istnieją dowody potwierdzające, że Wolbachia jest w stanie zwiększać śmiertelność u samców. Po drugie, wykazano, że niektóre bakterie Wolbachii uniemożliwiają zapłodnienie pomiędzy komórką jajową a plemnikiem, jeżeli obie te gamety, czyli komórki płciowe, nie pochodzą od osobników zarażonych tym samym szczepem bakterii. Po trzecie, bakteria może zabijać zarodki, które są płci męskiej, może prowadzić do powstawania zniewieściałych samców i wreszcie jest nawet zdolna do całkowitej zmiany płci owada na wczesnym etapie jego rozwoju, zaraz po zapłodnieniu. Podkreślmy to jeszcze raz. Ta bakteria jest zdolna do kontrolowania płci i potomstwa swojego gospodarza. Wreszcie postuluje się, że miliony lat wspólnej ewolucji sprawiły, iż Wolbachia uczyniła z owadów należących do rodzaju kruszynek organizmy rozmnażające się na drodze partenogenezy. Partenogeneza to inaczej dzieworództwo, czyli rozmnażanie się bez udziału samców. I to dlatego, że bakteria na to ewolucyjnie naciskała.
można odnieść wrażenie, że tak silny wpływ bakterii na inny gatunek świadczy o tym, że bakteria jest pasożytem, ale w rzeczywistości może to być zbyt ostre sformułowanie. Okazuje się bowiem, że może ona zapewniać owadom odporność na pewne wirusy i choćby wspomniane wykształcenie partenogenezy mogło być dla gatunku korzystne, jeżeli chodziło o jego ogólne przetrwanie. Bo wiemy na przykład, że komary, w których żyje Wolbachia, są bardziej odporne na insektycydy. To w sumie byłoby na tyle. Przynajmniej na dzisiaj, albo inaczej, ja tyle na dzisiaj przygotowałem. Oczywiście jest cała masa innych bakterii z supermocami, jeżeli jakieś znacie, podzielcie się tą informacją w komentarzu. Niewykluczone, że będzie kontynuacja tego tematu, ale nie obiecuję. Kończymy na dziś, bo się rozgadałem. Do zobaczenia, do usłyszenia.